gdy nastał dzień, w który Żydzi z Pizek związali się przysięgą, mówiąc, że nie będą ani jedli, ani pili, dopóki nie zabiją Pawła. Żydzi, którzy są przeciwni temu, co robi Paweł, zbierają się, knują. Powstaje między nimi grupa 40, którzy decydują się na to, aby pościć i składają przysięgę, że nie zaczną jeść ani pić, dopóki nie zabiją Pawła. To jest desperacki czyn. Po 3 dniach nieprzyjmowania płynu normalnie człowiek przestaje funkcjonować. Żeby mógł funkcjonować dalej, musi następować w pewnym sensie pewnego rodzaju nadprzyrodzone działanie. Nienaturalne działanie. Tych 40 desperatów postawiło sobie cel. Musimy zabić Pawła. Dlaczego oni chcą zabić Pawła? Dlatego, że Paweł głosi Chrystusa ukrzyżowanego. On robi coś, co jest przeciwne ich poglądu. Ale to jest element ludzki. To jest obraz tego, co się tutaj wydarzy. Natomiast ja chcę, żebyście umieli na to spojrzeć w o wiele głębszy sposób. Rzeczywistość fizyczna jest odbiciem rzeczywistości duchowej. Sprzysiężenie ludzkie jest poprzedzone sprzysiężeniem demonicznym i tak jest zawsze. Zawsze. Jeżeli zaczynasz działać w jakiejś sferze, szczególnie w sferze nowej, to następują sprzysiężenia demoniczne przeciwko tobie. Nie dlatego, że diabeł się na tobie mści, bo diabeł się na nikim nie mści, ale dlatego, że on desperacko broni tego, co do niego należy. Kiedy zabierasz mu grunt pod nóg, to on zaczyna atakować, dlatego, że zabierasz mu grunt pod nóg. Zabierasz mu coś, co stanowi jego własność i daje mu poczucie bezpieczeństwa. I następuje sprzysiężenie demoniczne. Wielokrotnie rozbijałem w modlitwach sprzysiężenia demoniczne. Wiedziałem, kiedy organizują się demony. Wiedziałem, kiedy to się zbliża. Często to się przekładało na ludzi. Wtedy też były silne manifestacje. Pamiętam, że kiedy tutaj w Warszawie zaczynaliśmy działać, nie wiem, czy wiecie o tym, ale w Warszawie szeroko pojęty Kościół chrześcijański jest najlepiej podzielony ze wszystkich kościołów w Polsce. Tutaj kościoły są rewelacyjnie podzielone. Ale kiedy powstaliśmy my, zaczęli się spotykać. Pierwsza wigilia wspólna warszawskich kościołów nastąpiła wtedy, kiedy zaczęliśmy działać publicznie jako Kościół Mocy. Pierwszy raz. Rozumiecie? Wspólna wigilia. Pamiętam, że wtedy modliłem się przeciwko demonicznym sprzysiężeniom. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że jeżeli coś komuś zabierasz, rozumiesz, coś, co jest dla niego źródłem życia, to będzie chciał ci urwać rękę. I jeżeli ty, człowiek przebudzenia, idziesz i odbierasz diabłu teren, to wiedz, że istnieją przeciwko tobie sprzysiężenia demoniczne. I to jest norma. Norma. I tutaj jest 40 desperatów, którzy mówią, nie będziemy jedli i pili, póki nie zabijemy Pawła. I tak mówią demony. One tak mówią, że będziemy parli do tego stopnia, aby go wykończyć. I coś ci powiem. Coś ci powiem. Jeżeli ty się tego wystraszysz,
Jeżeli ty na najdrobniejszym elemencie ty się tego wystraszysz, rozumiesz, to cię pochłonie. Ale jeżeli ty się tego nie wystraszysz, ty zadziałasz tak, jak zadziałał Paweł, mimo że był w trudnej sytuacji, tak? To ty ogarniesz to jedną ręką. Bo większy jest ten, który jest w tobie, niż ten, który jest w Chrystusie. Jeżeli ty czytasz dalej ten fragment, to tam jest napisane, że Paweł zrobił taki majstersztyk, pomimo tego, że sam się wpakował w tą kabałę, ale zrobił taki majstersztyk, że kilkuset żołnierzy rzymskich zaczęło go pilnować. Jest napisane 200 oszczepników, 200 konnych, ja mówię Chryste jedyny. Jeden człowiek, zwykły Żyd, pilnowany przez kilkuset żołnierzy rzymskich. Coś ci powiem, Paweł się nie wystraszył. Jeżeli się nie wystraszysz, to setki aniołów staną wokół ciebie. Jeżeli uwolnisz słowo wiary, a nie będziesz uwalniał słowa niewiary, to setki aniołów będą cię chronić i bronić. I żadne zgrupowanie demoniczne nie będzie mogło cię tknąć. Setki aniołów będą wokół ciebie. Ale nie wolno ci się bać. Nie wolno ci się bać, bo jak się boisz, to nie myślisz konstruktywnie. Paweł myślał konstruktywnie, bo się nie bał. Paweł wiedział, że musi wybrnąć. Jak będziesz dziś się modlił, powiedz: Boże, nie boję się i nie lękam. Bez względu na to, jakie zgrupowanie demoniczne przeciwko mnie powstaje, a wiem, że powstaje, ponieważ idę i odbieram diabłu teren, ale nie boję się i nie lękam. Twoi aniołowie są wokół mnie. Oni dbają o mnie. Oni prowadzą mnie. Oni mnie chronią. Tak się dziś módl. Uwielbi go za to, że on jest twoją ochroną. To twoja ochrona. Twój Bóg.
Yeah.
tak swoim słowem, mówi Pan, jak ze słowem ludzkim. Kiedy moje słowo wychodzi z moich ust, nie wraca z niczym. Kiedy moje słowo wychodzi z moich ust, nie wraca z niczym. Wypowiadasz prawdę 100 razy. Wypowiadasz 200. Wypowiadasz 300 i nic się nie zmieniło. Wypowiadasz 400, 500, 600, 700, 1000, 2000, 3000. To słowo, które wychodzi z ust Pana, nie wraca z niczym. Jeśli wycofałeś się ze słowa wiary, pokutuj teraz. Jeśli wypowiedziałeś 300 razy i nic się nie stało i zrobiłeś krok do tyłu, pokutuj teraz. Bo nie tak jest ze słowem Pana, jak ze słowem człowieka. Powiedz: Boże, będę budził wiarę w dzień i w nocy. Będę mówił wiarę do końca mojego albo tej ziemi. Będę mówił tylko wiarę. Słowo wiary nie będzie schodziło z moich ust nigdy. Oh.
Jesus, 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 Jes
ziemi mają twarz między swoimi kolanami. Do swojego sługi rzekł, stąd wyżej spójrz w stronę morza. Ten stąpiwszy spojrzał, rzekł, nic nie ma. Rzekł Eliasz, powtórz to 7 razy. Po 7 razy rzekł, to mała chmurka. Jak było ludzka. Wtedy rzekł, zaprzejmę i jedź, aby cię ulewać na spoczynku. Tymczasem niebo pokryło się chmurami, zadał wiatr i spadł lewy deszcz. Eliasz wstał i powiedział, pada deszcz. Nie było ani jednej chmurki. Eliasz wstał i powiedział, pada deszcz. Szaka ta pasera la pata samanaj. Duchu Święty, Duchu wiary, Ty, który jesteś w nas, ja wzywam Cię z wewnętrznego człowieka teraz. Ja wzywam Cię do umysłów, do emocji, do ciał. Ja wzywam Cię, Święty Duchu, który działa i przez Eliasza.
Thank you.
Twój Odkupiciel i Twój Stwórca. Jeszcze w łonie Matki. Ja jestem Pan, Stwórca wszystkiego. Ja sam rozciągnąłem niebiosa, sam ugruntowałem siebie. Kto był ze mną? Ja ulicę stałem znaki kuchlarzy i z wróżbitów czynię głupców. Odprawiam mędrców z niczym, a ich mądrość zamieniam w głupstwo. Ja natomiast potwierdzam słowo swojego sługi i spełniam rady swoich posłańców, którzy mówią o Jeruzalemie. Oh.
życie zostało zaatakowane. Jesteś w porażce jakiejś. Wyjdź tutaj do głosu. Wyjdź, jeżeli odnosisz jakąś porażkę. Wyjdź. Wyjdź do przodu. Jeśli masz porażkę jakąś. Padnie z twojej ręki. Gdy kto na ciebie będzie nastawać, mówi Jahwe, padnie z twojej ręki. Z twojej ręki. Z twojej ręki. Masz władzę. Ja uwalniam to słowo wobec tych ludzi. Że Bóg spada z jego ręki. Teraz ja niweluję wszelką porażkę. W imieniu Jezusa, Bóg pada z jego ręki. Z jego ręki. Ja wzmacniam ich ramiona. Wzmacniam ich ramiona. W imieniu Jezusa, Bóg pada z ich ręki. Z ich ręki. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, ja wzmacniam ich ręce, Boże Ojcze. Bóg pada z ich ręki, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, Bóg pada z ich ręki, w imieniu Jezusa, ja niweluję skutki wszelkiej porażki, w imieniu Jezusa. Pada z ich ręki, ich ręce są silne, mocne. Ich ręce to ręce jasne. W imieniu Jezusa, ja niweluję wszelkie skutki jakiejkolwiek porażki. W imieniu Jezusa, pada z ich ręki, z ich ręki. W imieniu Jezusa, niweluję wszelką porażkę, wszelką porażkę. W imieniu Jezusa, wzmacniam ich ręce, ja wzmacniam ich ręce. Ich duchowe ręce są rękami samego Boga. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, wzmacniam ich ręce. Eliminuję skutki porażki. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, wzmacniam ich ręce. Przez imię Jezus, przez imię Jezus, ja wzmacniam ich ręce. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa, ja wzmacniam ich ręce. W imieniu Jezusa, siła świętego ducha. Siła świętego ducha. Według słowa, siła świętego ducha. Maka, maka, kalastera, lama, desapa, dajesz. Aleluja. Aleluja. Polisa, katara, lama, sela, barlana. Wzmacniam ich ręce. W imieniu Jezusa. Bóg padnie w twoje ręki, tak powiedział Bóg, przez twoje słowa, przez twoje czyny, przez twoją wiarę. Bóg padnie z twojej ręki. Bóg broni cię przez to, że cię uzbroił. Tak Bóg broni swój Jeruzalem. Tak Bóg broni swój Jeruzalem. On mówi do ciebie, odwróć wzrok swój ode mnie, gdyż straszne, moje Jeruzalem. Stworzyłem cię na zbrojownię, mocną wieżą uczyniłem cię. Szabalaba lelalasa, tak Bóg broni swoją Jeruzalem, że je zbroi. Zbroi je, szabadalala masekata.
wszyscy Arabowie drżą przed małym państwem Izrael. Do dziś pamiętają wojnę sześciodniową, kiedy maleńki Izrael zbombardował kraje Ligi Arabskiej. Wszyscy ich straszyli, a oni podnieśli swoje samoloty i zbombardowali. Byli pierwsi. Oni wiedzieli, że posiadają uzbrojenie. Izrael, od kiedy jest państwem, wierzy w swoje uzbrojenie. On nie wierzy w to, że ktoś go obroni. On wierzy w to, że sam się obroni. Oto wola pańska dla odrodzonego z Bożego Ducha człowieka. Dałem ci wszystko, co jest ci potrzebne do życia i pobożności. On mówi, jeśli coś cię zaatakuje, nie ode mnie to wyjdzie. Lecz wróg, który cię zaatakuje, padnie z twojej ręki. Z twojej ręki padnie. Z twojej ręki. Z twojej ręki padnie. Oto obrona Boga, kiedy modlisz się i mówisz, Panie, chroń mnie, wtedy w niebie jest to słyszane w ten sposób. Panie, ładuję broń. Jeśli się modlisz, Panie, broń mnie, to Bóg słyszy to w taki sposób. Ojcze, ładuję broń, celuję i strzelam. Szafata samalaha tabasela, kadalama rase. Lohe numalas tabalaraj. Padnie z twojej ręki. Módl się teraz i powiedz, Boże, jestem uzbrojony jak Izrael. Uzbroiłeś mnie, wyposażyłeś. Niczego mi nie brakuje. Ogłoś dzisiaj przez wiarę twoje uzbrojenie. Na każdym poziomie. Thank you.
Uwielbiamy Cię.
Thank you.
Thank you.
Dziękuję Ci, że jesteś cały czas w nas. Strzątaczasz nas. Uczysz. Thank you.